Kosmos do teraz jest jedną wielką zagadką. Skrywa on wiele nieodkrytych tajemnic, więc co gdyby przenieść odłamy naszej galaktyki do Minecrafta? Umieściłem 100 graczy na Igrzyskach Śmierci w kosmosie. Na uczestników czeka mnóstwo przeróżnych lokacji, takich jak baza kosmiczna na Marsie, meteoryt czy lodowa planeta. We wszystkich większych lokacjach znajduje się NPC, u którego za odpowiednią cenę możemy kupić międzygalaktyczne przedmioty, będące najbardziej OP temami w grze. Zasada jest prosta. Umierasz, równa się koniec gry. No ale jest jeszcze jedna zasada. Baw się dobrze na moim serwerze minecraft.bylemc.pl. Jako pierwsi w Polsce otwieramy tryb Igrzyska Śmierci. Urozmaicono mityczne przedmioty stałe, boostery i mnóstwo niezwykłych mechanik. No i ta pszczółka też jest całkiem niezła. Jeśli wolisz coś bardziej klasycznego, to też znajdziesz coś dla siebie. To ty decydujesz, czy grasz solo, czy w dystrykcie. I to ty decydujesz, czy jesteśmy warci twojej uwagi. Wbij i sam się przekonaj, startem 5 godziny 19. Musisz być. Perepepepe. Luta środek, panowie. Dobra, ale mam mocny składnik, mam zbroję jak coś. Dobra, i gdzie lecimy? Musimy się jakoś zorganizować. Tarczam. I dobra, i chodźcie w stronę ziemi. Tam jest ziemia. Stronę ziemi? Co ty do mnie mówisz, człowieku? Ziemi. Ja tu widzę. A, widzę. Ej, dobra, ale ty mam mocny skład, jak to się rudy. Ej, to jest stary do wygrania, stary, to jest win. No. To jest win. No. Po chwili poznaliśmy swoje składy, ja z Felipezą trafiliśmy wspólnie do dystryktu 4, zaś Xertek, Fuzji i Ejek trafili do dystryktu 6. To jest jakaś tam baza kosmiczna na mapie, widziałem, nie? Nowa Sigma. Więc tam muszą być jakieś super etemy. Kto to jest? Wywalaj stąd! O kurde, stąd! Ile szkieletów! Ej, jest ktoś starczą, widzę kogoś starczą. Słuchajcie, bo generalnie muszę wam powiedzieć, że naszym celem teraz jest odkrycie wyspy tajemniczej. Musimy pierwszy zebrać dużo drewna. W naszej galaktyce została ukryta jedna planeta, której położenie nie jest nikomu znane. Kryje ona pewną tajemnicę, być może ważną na tyle, by przeważyć losy rozgrywki już na samym starcie. A więc odkrycie jej stawiliśmy sobie za priorytet. No to za mną. No linii prostej lecimy jakby, nie? Mars, Ziemia, Jowisz, Saturn. Jesteśmy na Marsie, no. Ziemia u góry, widzowie. Tu jest sucho trochę. To wygląda mega dziwnie, jakby Minecraft Cosmos Update. Ej, kometa, zahaczmy o kometę, nikogo tu nie ma, tu jest tu ktoś stoi, tu jest Zbysio. Ocalały Zbysiu. Siema, Zbysiu. Co on ma? Ej, miecz z odłamków meteorytu tu jest. NPC oferował nam miecz z odłamków meteorytu. Miecz ten miał kilkukrotnie zwiększony damage z Enchantu Fire Aspect, a w dodatku czas, przez który się palisz, jest trzykrotnie dłuższy od pierwotnego. Aby zakupić ten miecz, potrzebowaliśmy 12 bloków helionitu i 8 kosmicznych kryształów. Niestety, na ten moment nie było nas na to stać. Dobra, widzę Marsa. Dobra, mam płotki! Co to za płotki? Ej, ta baza jest biała? Sweetness i lipu. Tak. O kurde, tu jest jedzenie. Chodź. Jezu, ile szkieletów. Czyli daj drewno. I masz. Daj mi to. Poczekaj, bo jeszcze ja mam lagi, bo ja nie widzę tego. Ja mam lagi straszne. Krycha to jest. Jest żelazo, mam bloki żelaza. Kradnę bloki żelaza, udaje się. Dwa bloki żelaza zebrałem, let's go. Wracam się, żeby skraftować sobie zbrojkę. Kurde, mały zombiak, nie! Wiesz, ty na orą stąd, ty rodzisz? Nie, pomóż mi. Dobra, łuk mi dropnął. Uważaj, gonić to za mną. No nie, mam trzy serduszka. Nie, jeszcze szkielet. Logam. Fuzji przez małą ilość serc musiał się wylogować z gry i to uchroniło go przed śmiercią. Natomiast mój dystrykt radził sobie wyśmienicie. Ty chyba naprawdę chcesz, żebym się sabotował. Zobaczysz, jak bloczek ci zniknie na moście pod tobą. Ale nie, ale ty nie możesz sabotować, ale bo my gramy w jednej drużynie. My musimy znaleźć wspólny język. Ale bloczek pod tobą zniknie. Spadniesz do Wojda, mi się wydaje. Naprawdę. My musimy znaleźć wspólny język, stary. Ale spadniesz z tej planety. Bo jak my nie znajdziemy wspólnego języku, to jest stary ponad. To jest koniec, ale stary. My wtedy co spadniesz z tej planety. Nie spadniemy, stary. My się trzymamy za ręce. Jak ja spadnę, to spadniesz ze mną, bo ja cię trzymam za rękę, stary, zawsze, nie? Bo jesteśmy drużyną. Nie, ty spadniesz z tej planety. Spadniesz ze mną, bo ja cię trzymam za rękę, bo jesteśmy drużyną. Tak samo z Doleksa spadniesz, wszyscy spadniemy, nie? Jeden z nas ginie każdy. Jesteśmy jednością. Tylko jesteś pewny, że to jest tam? Jesteś pewny, stary? Ale jak mam być pewny? No, przybiegliśmy do borderu i potem w prawo, to kieruje nas tak. A czy to na pewno jest tam? Rudy. Dobra, tu jest ta strzałka magiczna, jakaś postrana z bedroka. Strzałka z bedroka, ona nigdy nas nie oszuka. Rudy, będzie się budować? Znaleźliśmy Krejza strzałkę z bedroka, a Felipeza mówi, że ona nie kłamie, więc musi tak być. Dlatego też przebudowaliśmy się 200 kratek dalej i dotarliśmy do ukrytej planety. Czas poznać, co tak naprawdę na niej się znajduje. Ale co, to jest pusta wyspa taka po prostu? No tu musi coś być, to niemożliwe, że to jest taka losowa planeta, nie? No i widzę coś! Coś mam, strukturę! Przejście przez tę górę! Przeprawcie się! O! Ej, ale tu ktoś jest! Nie. Tu jest mokry Willy! Mokry Willy tu jest! Mokry... No słowo daję! Mokry Willy! No mokry Willy, no jakby nie patrzeć, jest mokry, nie? Zapomniany gniezdne ostrze, co?
Ej, dobra, mamy on to jest Fire Aspect 5, Sharpness, Sham Breaking. O kuźde, ej, chcemy to może być mocne. Chcemy. Ej, dobra, kopiemy momenty. Co to są za rudy? Nie what wiem, the sorry, fuck? To jest jakiś jakby update był, ale dobra, trzeba wykopać. Ametyst jest tam potrzebny, nie? Ametyst i kryształ jakiś. Odkryliśmy źródło pozyskania najpotężniejszego gwiezdnego przedmiotu z trzech umiejscowionych gdzieś na mapie. Nasz cel teraz był oczywisty, uzbierać wystarczającą ilość przedmiotów, by móc sobie pozwolić na zakup tego itemu. What the fuck? Ej, panowie, jestem w Netherze. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale jestem w Netherze. Do Netheru? Powinieneś być w Netherze? No stary, jestem w Netherze, ale jest przy was, ale jestem w Netherze. To dziwne. Ginę! Całkiem. Co się dzieje? Kurwa, jedno serce. Przepraszam, że przeklinam. Ja nie przeklinam na co dzień, jak coś jestem mega kulturalny. Ta! Rudy, proszę, nie udawaj. Jedno serce i... Skrzynię mam! Co masz? Nie, co masz, Rudy? Nie powiem. No powiedz, że jesteśmy teamem, no! Jesteś takim odlepem. No jestem. Ale czy tobie to przeszkadza? Mam enchantowa... No, no. Ej, ginę! Ej, Rudy, ty jesteś takim trolem, nie znam większego trola niż ty. Ginę, umieram, polegnę. Nie. Umrę, zaraz, mam 2 HP, pomocy. Nie mów, że zombie jak ci pokona. Ej, ja tak, mam... właśnie to robi. Ej, mam pół HP, mam pół HP. O tym kolega też ginie, więc... Proszę tutaj do mnie schować się jak coś. Ej, mamy zombie! O Jezu, dobra. Polecam się wkopać ścianę. O, szkolera, polecam się wkopać ścianę. Jasny gwint, Boże święty. O! Przyjesz? To było najstraszniejsze, co w życiu przeżyłem, przysięgam. No, ty mnie zabił, właśnie, miałem pół serduszka. On nie zabił nie. Cię? Mi udało się przetrwać, natomiast jeden z członków naszego dystryktu, Pete, nie miał tyle szczęścia i poległ. W ten sposób zostaliśmy mocno osłabieni, bowiem mieliśmy już jedną osobę mniej, co stawiało nas niżej przy innych dystryktach. Ej, Rudy, się mamy jeszcze 40 minut, a my już się stakujemy, mamy miejsce i mamy jeszcze 40 minut na ten? Mamy, to jest ogromna ilość czasu. Kuźwa, no, pięknie, mały gówniak! Pomocy! Kuźwa, nie mam gdzie uciec! Brzmisz jakbyś miał problemy. Mam problemy ze sobą, to fakt. Co to jest za ruda? Myślałem, że mam diamenty, a to helionit. Tak, właściwie to nie przedstawiłem wam jeszcze rud, jakie znajdują się na naszej mapie. A jesteśmy w kosmosie, więc tutaj nie są one normalne. Mamy m.in. fluoryt, helionit, ametyst i najpotężniejszy z nich wszystkich, kosmiczny kryształ. Każdy z nich odpowiada za skraftowanie innego rodzaju przedmiotów. Z helionitu możemy stworzyć na przykład kosmiczne jabłka, a z kosmicznego kryształu za pomocą specjalnego craftingu jeden z najpotężniejszych mieczy w grze. No i dadłam. Nie, Doleksa, ale tu jest niebezpieczny, ja się szczerze nie dziwię, że już Doleksa... Padłem do was, jakiś creeper mi na mordę wybuchnął, ale miałem 4 diaksy i książkę, możecie znaleźć moje i to jakby co. W międzyczasie nasz kolejny kompan Doleksa poległ i zostaliśmy tylko we trzech. Słabo. Dobra, mam cały set ametystowy. Wyglądam mega sexy. No co? Skąd wy tyle macie tego? No kopiemy, a nie się upierdzielamy jak ty. Co to jest? Xertex! Nie! O kuźwa! Ktoś to widział? Przecież co zrobiłem ty, ja się czuję lepszy od lepszych. Ej, jak ja spotkam Jaworka, to ja go podkupuję. On jest pode mną, on jest centralnie pode mną. O nie! W trakcie zbrojenia się napotkałem przeciwny dystrykt, jak się później okazało, jest to dystrykt Xertexa, Fuzziego i Ejka. Ale żeby dowiedzieć się, jak oni się tu znaleźli, musimy cofnąć się na początek igrzysk. Dobra, zbierajcie drewno i budujemy te. I ogólnie zróbmy tak, żeby nikt się nie wpierdzielił nam na most i nie zaczął nas podkopywać, musimy tego... zabudowywać siebie, nie? A tam ktoś był, tam ktoś już był. Nie gadaj, nie gadaj. Widzę ten, słaby z drewna. No to lecimy tam do nich. No nie wiem. Gdzie? No widzę słaby z drewna, gdzie? Wiecie? Ja nie wiem, czy to się opłaca w ogóle jakkolwiek. Nie, ale to mogą być wizualne tylko. Sądzisz, tak? No tu są słabe. Nie, tu się zaczął budować ktoś. Dobra, ja się tam buduję. Ale to powinien być most, chyba. Tak, sądzisz? Ale to jest jedna dosłownie kratka. Wiesz co, oni chyba też niszczyli ten most za sobą, żeby nikt się tutaj nie dostał. No. Poczekajcie, to zaraz też zniszczymy. Ej, dobra, ktoś musi zebrać więcej tych slabów, bo mi nie starczy na pewno. Ja mam slaby. Ja mam jaworek slaby. Dobra, to ja się dobuduję, nie? Poczekaj, daj mi już. Ja mam 200 tego. Ej, idźmy w odległości, pro... No w odległości bym nie przypycha ten Bora. Jak widzicie, oni też padli na ten sam pomysł co my. Na szczęście mój dystrykt dotarł w to miejsce jako pierwszy ze sporą przewagą czasową, więc zdążyliśmy zlutować wszystkie najcenniejsze przedmioty. To jest mała jakaś. Ej, chodźcie na tą samą górę tej wyspy, dawajcie na samą górę. No ja właśnie tam wchodzę. Tam jakiś kraty. Ej, tu widzę coś. Do cave'ów trzeba wejść tutaj. No to zaraz. Ej, tu jest jakiś wielki cave. I tu coś jest. No. Tu jest NPC.
I co on daje? Czekaj, mokry Willy? Mokry Willy? What the fuck? Ej, to jest jakiś domek. Domek mam. Ziomek daje zapomniane gwiezdne ostrze. Fire Aspect 5, Sharpness 3, Unbreaking 10. No za ile? Za co? Blok ametystu 12 i 24 kosmicznego kryształu. Kopiemy to. Nasza taktyka również była podobna, ale wróćmy już do czasów, kiedy jesteśmy bliscy etapu walk. Niestety mojemu dystryktowi nie udało się zebrać potrzebnych przedmiotów na najpotężniejszą broń w igrzyskach. Natomiast naszym rywalom już... Dobra, no szybko, fast, fuzji, ile masz jeszcze dobra, kryształów? Dobra, idę do was. Będzie szósty kryształ. Sprężać, bo widzę border, jak idzie powoli. Rzuć. Dobra, i jeszcze cztery i mamy ten. Dobra, to panowie, co, zbieramy się już powoli? Za chwilę będziemy mieli ten. No ale tak. Już się przygotowywujcie. Jeszcze jeden kryształ, chłopaki! Jeszcze mokrego jednego trzeba odwiedzić. Tak, ale to po drodze. Oni odwiedzili, oni nie zdążą. No oni może nie zbierają, jak będzie zbierać, to będzie bitka pod nim. Bitwa dobra. Pod mokrym Willim. Ej, to się zapisze na kartach historii. Mamy uwaga. To? Idziemy. Chłopaki! We got it! Lecimy! Xertex wraz z Dystryktem zdobyli gwiezdne ostrze, co świadczy o tym, że są teraz najpotężniejszą drużyną. My zaś musieliśmy obejść się smakiem tego przedmiotu. Tym samym czas przygotowań dobiegł końca, a nadeszła chwila rozliczeń. Lewo czy prawo idziemy, ekipa? No w górę! W górę! Ej, Felipe, za ładnie ci stopy tak przebierają. Dziękuję. Do innego. Tobie również. Dzięki. Dobra, nie jestem taki zarzywiały, normalnie. Dobra, lecimy! Oni już nie mają życia! Wychodząc z naszej kopalni, wręcz oczywistym było, że się spotkamy. O, są! Leje! Co robimy? Lejemy, no! Ej, bo oni tu są, Palą go! Jezu, Bartek! Gdzie? Palejka! Bartosza! Jak on jeszcze żyje? Co to jest? X Fuzzy, deda już! Nie rosz, tutaj do góry! Idę! Pół serca mam, ty, ja jestem Ziaczek się... Oj. Chłopaki, problem, bo... On... Dobra, peryła. On ma teraz siekierę, ale ej... Ma siekierę. Perłę rzucił. On ma siekierę. Dobra! Pomóż mi, Felipe, za mnie bije! Zginąłem. Zginąłem, panowie. Nice, Oli, lecisz! Dobrze, uważaj, Oli, wracaj, Oli. Lecę, Xertex na górce, ma te siekierę i z łuku strzela. Ej, ja się palę ciągle, on trafi coś. Dawaj, bardzo długo. Xertex na górce z waszej prawej, jak Xertex się wbija, to wbijam na Xertexa. Jesteśmy z dołu, chodź na Xertexa. Idziesz, Felipeza? Tak, ja go odchodzę właśnie z tej strony, który przybiegł, żeby się nie cofał w ręce. Ja was widzę, jestem trochę niżej po prawej waszej. Oni są przy wyjściu. Kto ucieka jeszcze? Ktoś żyje z nas? Ej, ja już uciekam z wyspy. Jest most do wyspy. Ale tu jest ziomek. Ziomek jest na dole przed nami, uważajcie. Tam przed nami. Jest most do wyspy, uciekamy. Ale przed nami jest mocno. No jak przed nami? Nie ma tu nikogo. No tutaj był chłop. Ej, ale możemy trzymać też tunel. Ej, dobra, mamy już 3-4, teraz coś do ogarnięcia. A Xertex jak coś, on orał. On ma zwykłą zbroję, on zwalnął hita siekiery, ale w tym czasie dostał 3 hity z miecza i jest G, nie? Goni go. Ja biegnę za Olim. Border po prawej. No właśnie. Nie powinny właśnie ugrają, border nas zjebać. Dobra, ej, kto oni zginął koniec końców? Bo Bartosz i Fuzzy i Xerx, których ja biłem, to żyją. Oni łukiem mnie strzelają! Dobra, mamy to! My będziemy mieli przewagę, jak będziemy na tej wyspie już dobra, nie wiem, jak ja przeżyłem. Mamy to! Udało nam się wygrać bitwę z naszymi głównymi rywalami, pomimo ich lepszego uzbrojenia. Wyszliśmy z tej walki bez strat, a oni stracili jednego z głównych wojowników. Dystrykt 6 więc uciekł z pola walki, a my musieliśmy zbudować swój osobny most na ziemię, gdyż posiadaliśmy obawę, że z naszego pierwotnego mostu zostaniemy zrzuceni. W tym czasie Dystrykt Xertexa zdążył stoczyć kolejne walki. Ty, tu jest jakiś ziomek, chodź! Team tu jest! Jakich jest? PvP! Lecimy! Oni nie wiedzą! O, gościu mu zdechnął. Dawajcie go! Tak! Dobra! Nie, zginął perłą. Mamy to! Jeden uciekał, to idziemy, idę do was. Dobra, co my mamy? Perły mamy. Mam dwa kryształy. Dobra, mam jedzenie nareszcie. O, gracie. Dobra, idę nadupiać. No lecimy wszyscy w czterech, nie?
Patrz jak oni wyglądają, ty no spójrz na nich. Patrz jak oni uciekają. Nie! Fuck! Wale jednego. O, dawajcie go, Tego w diamentowym. Ale jakiś inny dystrykt jeszcze jest, diamentowy. Ora. Zora, aha, ja mam laga. Zależy ile ma pereł. Jak ma dużo pereł, to Sora. A jak nie ma prawie pereł, to nie Sora. Dawaj, stary. Chodź. My chcemy się tylko przywitać. Kosmiczne przywitanie tego typu. Dobra, ziomek ma przewalone. Oj. Dobra, zginął! Wywalił się do Wojda! Nie gadaj. Po przedostaniu się na ziemię obmyśliliśmy plan działania, gdyż wiedzieliśmy, że chłopaki wygrali bitwę z innym dystryktem i są teraz mocno wystakowani. Mieliśmy też mały problem z jedzeniem, ale jakoś sobie z nim daliśmy radę. Najważniejszym elementem w tej chwili było zrobienie sobie części najpotężniejszej zbroi z kosmicznego kryształu. Gdzie są jaworki? Muszę się jakimś wyżyć. Gdzie jest mój pies? Chodź. Nie wiem, Oli. Ja mam 5 kosmicznych kryształów. A ty ile masz, Oli? Ja już wszystkie oddałem. Okej, no ja mam 7 kosmicznych kryształów. Ej, ale to jest tak pusto teraz, jakoś tak dziwnie jest. Naszym planem było przejęcie środka mapy, tylko przed nami przejął go już dystrykt Xertexa, więc znowu musieliśmy stoczyć z nimi walkę. Tylko tym razem warunki były jeszcze cięższe niż poprzednio. Rywale byli znacznie bardziej wystakowani, ale pomimo to postanowiliśmy nie zmieniać naszego planu. No, ty wiesz, że oni mogą być wystakowani, nie? Oni mogą być ostro wystakowani, no bo ruszyli, mieli ten. Uwaga, kraczamy niebezpieczny teren. Są, oni są! Ej, dystrykt jakiś się wpierdzielił tam. Ej, dystrykt na środku! Zgrupowanie na środku! Gdzie? Bora, wracaj do nas! Gdzie? Przed nami! Kenzie! A i dwójka! Jak oni zrobili seta? Imo go! Go? No ja bym spróbował, no. To pamiętajcie, Rudy, że on zadaje. Twój kol. Oni mają miecze po stronie, już widzę, nie wiem co robimy. Tarcza. No dobra, panowie! Dobra, walimy! Dawajcie, dobra, musimy walić Kenziego. Dobra, Felipeze! Bijem jeszcze, ej, Xertek mnie bije strasznie! Idę! Dawaj się tu! Gdzie na wędkę łowę? Dobra! Yes. Felipeze, pad! Yes. Ta siekiera bije strasznie! Dobra, zginąłem! Kenziego! Zbieramy te! Dobra! Dawaj go! Padł! Jezus! Nie! Umrę! Nie! Kuźwa! Nie! Spadłem się! Aj! Ej, siekiera mocna, co? Siekiera mocna! Jaka ta broń jest potężna! Niestety źle się przegrupowaliśmy, a broń Xertexa była zdecydowanie za mocna na walkę z nim w pojedynkę, więc zostaliśmy pokonani. Dystrykty się powybijały lub mniej inteligentni zawodnicy po prostu pospadali do otchłani, wskutek czego w grze zostało już bardzo mało osób z ogromną przewagą zbrojeniową dystryktu 6. Ja postanowiłem tak tego nie zostawiać i pomóc w organizacji pozostałym graczom. Zebrałem wszystkich do kupy i pomogłem im się zorganizować. Przedstawiłem im sensowny plan działania, a wszyscy postanowili się mnie posłuchać i w taki oto sposób powstał nowy dystrykt. Ich głównym atutem i w zasadzie jedynym była mentalność, którą wpajałem im do głowy przez ostatnie 10 minut. Chłopaki nie mieli kompletnie itemów do walki, ale postanowili nie oddawać tego walkoverem i dać siebie 100%. Zbierzcie się na 2000, na 200, 200 na minus 400. 200 na minus 400. Ale to jest na wyspie tam, gdzie spał? Tak, znaczy na tej ziemnej to jest. Mam wam dać jedno jabłko, mogę wam dać. Chcecie jedno jabłko, takie fajne? Kto potrzebuje? Może Halutynek już nie ma miecz? Nie wiem, podzielcie się, macie to. I panowie, tyle co wam mogę wam pomóc. Steamowaliście się i teraz oni są na środku. Lećcie na środek i ich złojcie. Do ostatniego. Panowie i panie, ja chcę wam tylko coś powiedzieć. Chodźcie tutaj wszyscy. Chodźcie tutaj wszyscy, muszę wam coś powiedzieć. Może przegramy, może wygramy, ale jedno jest pewne. Walczymy! Au! Dobra, lecimy. Może dostanę po mordzie, ale trudno. Idzie ekipa. Ale głowy wysoko, nie takie zmarnowane. Panowie, szarża teraz. Teraz szarża. Szarża. Szarżujecie z mieczami. Jazda. Dobra, koksa teraz. Zero litości. Ej, są. Jazda, klejacie się. Oni są tam. Klejacie się. Lecimy z nimi. Wszyscy. Bartosza, pięknie, Adrix! Dobrze. Dobra, dawajcie na najmocniejszego na początku, najmocniejszych. Ale ja dam, stary. Ja nie żyję. Pięknie. Holcynek, dasz radę, Holcynek. Ej, Bura, dobrze, chyba dobrze, tak, dobrze. Ereczka! Tak, brawo!
Ej, dobra! O! Gdzie oni są? Ej, padłem! Bura deda, bura deda! Tak! Tak! Zdenął! Dobrze, dobrze, panowie, dobrze! Jesteście lepsi! Dominacja! Dominacja! Dobrze! Dawajcie z Buzdiego! Jazda! Jazda z kolegami! Jazda! To! To wygraliśmy?